W miesiącu lipcu prasę obiegła informacja o odebraniu mi prawa wykonywania zawodu. No jest to bardzo dziwna sprawa, dlatego że na żadnej stronie internetowej Izby Lekarskiej takiej informacji nie ma. Poruszyły to polskojęzyczne gazety niemieckich wydawców. Dlaczego Niemcom zależy akurat i to w Gdańsku na takich tematach, trudno zrozumieć, ale proszę zapoznać się z moim cyklem artykułów pod tytułem Dla wnuczka. I tam można znaleźć wyjaśnienie tej całej sprawy. Zdziwienie budzi sam fakt, że Izba Lekarska zajmuje się, tak jak otrzymałem informację, wypowiedziami czy informacjami gazetowymi moimi na temat szczepień. Problem polega na tym, że Konstytucja Polski pozwala na swobodę wypowiedzi, zgromadzeń, zrzeszeń i tak dalej. Od 90 roku nie ma w Polsce żadnego urzędu cenzora. Nikt tego nie stwierdził, żadna uchwała czy ustawa sejmowa nie zatwierdziła takiego urzędu. Na jakiej więc podstawie grupa stosunkowo mało kompetentnych osób, dlatego że żadna z nich nie ma do tej pory publikacji dotyczących toksykologii, medycyny środowiskowej czy epidemiologii, zajmuje się cenzurowaniem wypowiedzi innych lekarzy. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że jestem pierwszym oskarżonym o wolność słowa w Polsce po 90 roku. No to już jest coś. Trzeba być wyjątkowym. Proszę właściwe słowo dobrać, żeby takie oskarżenia na podstawie wypowiedzi gazetowych formułować. Generalnie moim zdaniem chodzi o postraszenie młodych lekarzy, żeby nie wystawiali zwolnień ze szczepień i zawieszenie rzekome moich uprawnień powoduje, że sanepid może nie przyjmować do wiadomości zwolnień, które wystawiam dzieciom. Problem polega na tym, że ja już nie pracuję w NSZ-cie i mnie to naprawdę mało obchodzi. To już nie ten okres. To, czy moje zaświadczenia są wiarygodne, czy nie, będzie decydował sąd na podstawie dokumentacji, którą rodzice dostarczają. Żaden biegły sądowy nie musi umieszczać dodatkowych informacji, dlaczego wystawił takie czy inne zaświadczenie, tylko musi potwierdzić to w dokumentach szpitalnych, chorobowych danego dziecka. I to powinni wiedzieć ci, którzy jak chuj bębini w Chinach zaczynają się zajmować kontrolowaniem nauki. Że urzędnicy ministerstwa i tych wszystkich innych organizacji zaczynają gubić się w tym, co powinni robić, a co robią, najlepiej świadczą dwa przykłady. Pan minister zdrowia w grudniu ubiegłego roku za 160 milionów złotych zakupił szczepionkę przeciwko pneumokokom. Pneumokoki to jest stara, poczciwa dwoinka zapalenia płuc. Bakteria, która była problemem medycznym do połowy XX wieku. Od chwili antybiotyków, poznania i wprowadzenia ich na rynek praktycznie to nie jest żaden problem medyczny. 160 milionów to jest ponad 8 tysięcy chorych operowanych na zaćmę. To proszę teraz dokonać korelacji. 8 tysięcy ludzi w Polsce ślepnie z powodu braku pieniędzy przeznaczanych przez Narodowy Fundusz na operacje. Muszą jeździć do Czechosłowacji, starać się prywatnie wykonać te zabiegi. Wiadomo, że 70 czy 80-letnia osoba, która ślepnie, wymaga opieki osób trzecich. Czekanie kilku lat na prosty zabieg może spowodować to, że po prostu już nie odzyska wzroku. I na to pieniędzy nie ma, natomiast na zakup szczepionek, które nie powodują żadnych specjalnych problemów, znalazło się 160 milionów. Drugi taki problem to jest marihuana. Tutaj mam wypowiedź pana ministra Radziwiłła, że nie ma medycznej marihuany. No takie poglądy mógłby powiadać ktoś, kogo wiedza jest w zakresie, powiedzmy, felczerskim i jeszcze mniejszym. O tym, że marihuana jest środkiem leczniczym,
świadczą wypowiedzi innych ministrów zdrowia. Na przykład minister zdrowia Kanady twierdzi wprost, nie mogą głupie i niewłaściwe przepisy hamować dostępu chorych do leków. Minister Izraela od 10 chyba lat dwa razy do roku organizuje międzynarodowe sympozja na temat właśnie leczniczych właściwości marihuany. W Stanach Zjednoczonych, 21 stanach chyba, można już marihuanę używać nie tylko jako lek, ale także w celach rekreacyjnych. Na przykład osoby starsze mogą pić herbatkę, tak jak to było do lat 30. No w każdym właściwie większej kawiarni. Marihuana była takim samym zielem, jak powiedzmy herbata zielona dzisiaj, czy jakaś tam inna. Generalnie poprawia sprawność osób starszych mózgową, czyli w chorobie demencji starczej, w bólach nowotworowych, wyraźnie zmniejsza zapotrzebowanie na leki chemiczne. A my słyszymy od pana ministra, że nie ma takiego leku. A jeszcze do lat 80. fitoterapia była normalnym przedmiotem na studiach medycznych. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim internautom, którzy wpłacili już zaliczki na ewentualne koszty operacji sądowych, dlatego że na pewno ta grupa ludzi, która samoizrzutnie się powołała jako cenzura wypowiedzi medycznych w Polsce, nie ma takich uprawnień. W związku z tym sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy lekarze bez odpowiedniego przygotowania, zajmujący się zupełnie innymi dziedzinami medycyny, mogą w ogóle wypowiadać się na tematy szczepień, czy kontrolować kogoś, co jest nauką, a co nie jest nauką. I sprawa będzie musiała tak czy tak trafić do sądu powszechnego. W związku z tym będą potrzebne środki na właściwe, jakby to powiedzieć, prowadzenie takiego procesu. Że sprawa jest bardzo poważna, podam to na przykładzie dwóch chorych. To są owrzodzenia żylakowate podłudzi. Ten pan był leczony 6 lat przez NSZ i jego procedury. Ten pan był leczony 4 lata przez NSZ i jego procedury. Kilkakrotnie, to znaczy w sumie 3-4-krotnie rocznie występowali, pobyt był szpitalny, co generowało straty dla Narodowego Funduszu rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, kiedy można to było wygoić w ciągu, to zostało wygojone w ciągu 5 miesięcy, a ta rana została wygojona w ciągu 3 miesięcy kosztem 500 zł. Bo tyle kosztowała zmiana opatrunków. Innymi słowy, za chwilę możemy mieć kolejne procesy lekarzy, którzy nie stosowali się do procedur, tylko chcieli pomóc choremu. Jak widać było z tych zdjęć, Narodowemu Funduszowi wcale nie zależy na tym, żeby wyleczyć chorego, tylko żeby go leczyć. Procedura jest taka. Najpierw Sejm czy posłowie określają wysokość podatku, który każdy musi bezwzględnie płacić na zdrowie, i pomimo minięciu 30 lat od zmian, do dzisiaj ministerstwo nie opracowało koszyka świadczeń, czyli co za te pieniądze, które przymusowo się zabiera polskiemu społeczeństwu, to społeczeństwo z powrotem może dostać. Generalnie około 67-70 miliardów idzie na zdrowie, 120 miliardów idzie na renty i emerytury, czyli to jest razem około 200 miliardów, a wpływy wynoszą ponad 400 miliardów. Gdzie idą te pieniądze? Proszę zauważyć, że system polski jest taki, że to Sejm zatwierdza wysokość budżetu, a rząd tylko wykonuje to. I nagle się dowiadujemy, że rząd poza Sejmem pobiera jakąś pożyczkę od nie wiadomo kogo, nie wiadomo na co, i nigdzie w ciągu ostatnich 40 lat nie było żadnego rozliczenia z tych pożyczek. Nikt nie wie, na co te pożyczki poszły, co z nich zrobiono, jak zagospodarowano i na jaki procent my musimy płacić. Teoretycznie zaczyna to coraz bardziej wyglądać w ten sposób, że to są fikcyjne pożyczki, żadne rzeczywiste pieniądze do Polski nie przychodzą, natomiast my musimy realnie spłacać.
W tej chwili wielkość spłat zadłużenia naszego to jest ponad 60 miliardów rocznie, czyli mniej więcej tyle samo, co wychodzi i zostaje przeznaczone na służbę zdrowia. Jeszcze inaczej. Nawet w stanie wojennym na służbę zdrowia szło 10,5% PKB, a od czasów zmiany, od 90 roku, na służbę zdrowia przeznacza się tylko nieco ponad 4%. Rzekomo w 25 roku ma być to 6%. To pytanie moje brzmi, a na co poszło te 6%, które wydarto służbie zdrowia z tych 10%, bo tylko 4% przeznacza się. Do dzisiaj żadna partia, żaden Sejm, żaden Senat nie zainteresował się sprawą zagubienia, no jeżeli 4% to jest 60, tam 200, 80 miliardów, to znaczy, że co najmniej drugie tyle gdzieś zginęło. Gdzie i na co poszło? Miała być biała księga otwarcia rządu PiS-u. Pan Vincent R. podobno zapożyczył Polskę na 400, czy nawet niektórzy twierdzą 500 miliardów. No i do dzisiaj właściwie nie wiemy, na ile zapożyczył rząd premiera Tuska się w rozmaitego rodzaju bankach, jakie procenty i do kiedy mamy to spłacać. Czyli tylko 3 pokolenia czy 4 pokolenia Polaków będą pracowały jako niewolnicy. Proszę zauważyć, że te 10 miliardów Gierka, agenta Kominternu, musieliśmy spłacać aż do 2010 roku, a to było 10 miliardów tylko. Teraz zadłużenie wynosi podobno około biliona. To czy jeszcze Polska istnieje w ogóle jako kraj? Czy tylko jest kondominium, o czym by świadczyły rozmaitego rodzaju ustawy, na przykład ustawa smogowa czy jakieś inne, które cały czas zwiększają podatki na rzecz nie wiadomo czego. Szczepienia to jest bardzo ciekawy problem wyłudzania pieniędzy z tego worka, jakim jest NSZ. Proszę zauważyć, stwarza się coraz większy przymus, coraz więcej szczepionek rzekomo jest niezbędnych dla utrzymania stanu zdrowotności społeczeństwa, a jednocześnie mamy coraz więcej osób w Polsce, które pracują po kilkanaście miesięcy i nie są szczepione. Już nie pamiętam, ale kiedyś w telewizji podano, że 1,5 miliona Ukraińców pracuje w Polsce bez szczepień. No to jest prawie 10% wszystkich pracujących. I nie słyszymy o żadnych problemach zdrowotnych tej grupy i tych, którzy się z nimi spotykają. Mamy całe grupy przyjezdnych okresowo. Oni są nieszczepieni. W Australii dzieci wybitnie zdolne są zwolnione ze szczepień, dlatego że aluminium jednoznacznie pogarsza percepcję i sprawność mózgową. Proszę zauważyć, z jednej strony rząd pani Szydło daje 500 zł, żeby zwiększyć przyrost ludności w Polsce, a z drugiej strony pan minister Radziwiłł podaje szczepionki, których wartość roczna przekracza 100 razy dopuszczalne wielkości. Tylko w szczepionce polio, czy powiedzmy WZW, dawka jest przekroczona 20 czy 30 razy. Dawka dopuszczalna dla dziecka. Dziecko powinno ważyć około 150 kg. No nie wiem, może w ministerstwie są ludzie, którzy widzieli poród 150-kilogramowego dziecka, ale normalnie w żadnym podręczniku nie znajdziemy na ten temat informacji. A jeszcze PZH namawia do szczepienia na przykład matek w ciąży, kiedy dziecko tam ma kilka gramów. Stąd były deformacje i małogłowie w Brazylii. Podano szczepionkę, która miała chyba 40-krotnie większą dawkę aluminium niż dopuszczalna. No ktoś tam w brazylijskim ministerstwie załatwił sprawę. Efekt był taki właśnie, że rodziły się dzieci z małogłowiem. No i szybko
z kapelusza wyciągnięto wirusa Zika, który był znany od 40 lat wcześniej i żadnego małogłowia nie powodował. Mało tego, Stany Zjednoczone, główny producent szczepionek, nagle zaczęły wysyłać grupy lekarzy do badania zjawiska Zika, mimo że w Stanach Zjednoczonych tam się urodziło 18 dzieci z małogłowiem, a w Stanach Zjednoczonych rocznie rodzi się ponad 2,5 tysiąca. I specjalnej komisji Senat Stanów Zjednoczonych nie powołał, żeby zbadać przyczynę takiego wzrostu małogłowia u dzieci urodzonych w Stanach, a zainteresował się 18 dziećmi urodzonymi w Brazylii. Jest to co najmniej dziwna sprawa. Cała fikcja szczepień polega, i wyjaśnię to na prostym przykładzie. Obecnie nawet w Polsce, w dniu dzisiejszym chyba MedExpress podał, że większość zakażeń polio jest szczepem szczepionkowym. O tym pisze się już od dawna w prasie zachodniej, że wszystkie epidemie polio występowały po szczepieniach. Dlatego, że ten wirus wydalał się z kałem przez 4 do 8 tygodni i zarażał dookoła wszystkich. Jeżeli trafił na osobę, która akurat miała zły dzień, jak to się mówi, to się rozwijało zapalenie. Proszę pamiętać, że cała historia polio to jest jedna wielka legenda czy baśń. Dlatego, że polio do lat, końca lat 40. miało zupełnie inną definicję, jak ta, którą zmieniono w 54. z roku. Jest to dokładnie to samo, co WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, zrobiła z grypą, z epidemią. Do 2009 roku epidemia to była sytuacja, jeżeli w danym kraju zachorowało co najmniej o 30% więcej ludzi na daną chorobę niż w roku poprzednim. A pandemia była wtedy, kiedy w sąsiednio co najmniej 6 krajach ogłoszono epidemię. Jak Państwo łatwo możecie sprawdzić, od 71 roku w Polsce nie było żadnej epidemii. To była ostatnia epidemia, która była w Polsce. W związku z powyższym, wszystkie przepisy sanepidu są bezwartościowe, bo nie wolno ich wprowadzać, jeżeli nie ma epidemii. Poprzednio za polio uznawano paraliż dziecięcy, który trwał co najmniej 24 godziny. Natomiast w 1954 roku zmieniono tą definicję i uznano, że polio to jest wtedy, kiedy paraliż trwa chyba 2 miesiące. Na czym polegał problem? Otóż lekarze amerykańscy w latach 50. stwierdzili, że podanie około 2 gramów witaminy C dożylnie czy domięśniowo, co mniej więcej 4-6 godzin, powoduje wyleczenie z tego paraliżu w ciągu 24 godzin. Czyli jeżeli taki paraliż wystąpił, a przyszedł lekarz, który był kumaty i podał odpowiedni lek, to po 3 dniach paraliżu nie było, czyli polio już nie istniało. I to spowodowało gwałtowny spadek statystyk. Ale w związku z tym, że w tym czasie firmy farmaceutyczne chciały wprowadzić szczepionkę, to zaczęto przypisywać ten spadek zachorowalności właśnie szczepionce, a nie leczeniu. Obecnie mieliśmy 3 wielkie epidemie spowodowane przez Billa Gatesa i jego, że tak powiem, akcje. W Pakistanie i w Indiach tam zachorowało w 2011-2012 roku 41 700, a w innych danych, według innych danych to jest 61 500 dzieci po szczepieniu. Właśnie tą szczepionką. I to jest tak zwane niepolio, paraliż dziecięcy. Suma summarum to jest to samo, dziecko jest sparaliżowane. Czy my to nazwiemy tak, czy inaczej, dziecko jest sparaliżowane. I rodzice zrozpaczeni w Indiach zastrzelili 8 takich szczepionkarzy, no i sytuacja się wyjaśniła, od razu zaprzestano szczepień. Ja, broń Boże, nie namawiam, żeby w Polsce strzelać do wakcynologów, ale efekt jest taki, że w żadnym kraju azjatyckim od 80 lat nie było żadnej epidemii. Jak ktoś chce zobaczyć, jakie są tam warunki, to wystarczy obejrzeć film na przykład Krwawe Diamenty, czy jakikolwiek inny z Indii, czy z Pakistanu, czy z Tajlandii. Tam nie ma kanalizacji w naszym znaczeniu.
brud i rynsztok leży na wierzchu, no a epidemii nie ma. Czyli cała historia o możliwości powstania epidemii z takiego czy innego powodu, jak na razie jest fikcją. Możemy to łatwo udowodnić. I tu zdziwienie budzi fakt, że polskie czasopisma medyczne, polskie w cudzysłowie, bo to są wszystko reklamówki koncertów zachodnich, nie podają najprostszych faktów, jak na przykład epidemii świnki w szkole żydowskiej w Nowym Jorku. Zachorowało ponad 3040 uczniów właśnie w 90 kilku procentach, 6 czy 8 prawidłowo zaszczepionych. Właściwie wszystkie epidemie, teraz odry, występują tylko i wyłącznie u szczepionych dzieci. Proszę zauważyć takie proste rzeczy. Polski system rejestracji danych w ogóle nie rozdziela sprawy na zachorowalność u dzieci szczepionych i nieszczepionych. No jeżeli mamy 98% zaszczepialności w jakiejś tam jednostce chorobowej, a mimo to nagle notujemy wzrost zachorowań, no to byłoby wskazane pokazać, czy chorują dzieci zaszczepione, czy nieszczepione. Okazuje się, że większość chorujących to są dzieci szczepione. A w Polsce ustawowo od 2012 roku zabroniono ludności zapoznawania się z materiałem powikłań i liczbami powikłań. Ustawowo to zostało zabronione. No to przepraszam bardzo. Sanepid czy PZH pracuje za pieniądze podatnika. Sam nic nie wytwarza, nic nie sprzedaje, z wyjątkiem handlu szczepionkami. A podatnik, który te pieniądze musi dawać, nie może się dowiedzieć, jakie są i skutki wydawania tych pieniędzy, jakie rezultaty i na co właściwie te pieniądze idą. I to jest problem. Ostatnio założono, nawet otwarto witrynę, gdzie rzekomo mają być informacje wiarygodne, prawdziwe i tak dalej, tych przymiotników jest cała masa, na temat szczepionek i szczepień, a nie ma prostej rzeczy, nie ma podawanego składu szczepionki. Jest bełkot medialny, typowa fałszywa flaga, a żadna informacja dotycząca szczepionki nie podaje zawartości środków, tak zwanych adiuwantów. Zastanawiające jest, że w wszystkich szczepionkach musi być podawane aluminium, o którym wiadomo, że jest toksyczne, właśnie neurotoksyczne, czyli uszkadza centralny system nerwowy. A przy podawaniu i wymienianiu szczepionek nie podaje się zawartości tego i neurotoksyny. Mało tego, jesteśmy jedynym państwem w Europie oprócz Bułgarii, której się podaje szczepionki w pierwszej dobie dziecku, pierwszej dobie życia dziecku. Tego nigdzie na świecie nie ma. Dlatego, że nie można sprawdzić u dziecka w ciągu pierwszej doby, czy nawet drugiej, czy trzeciej doby, czy ono już ma przeciwciała od matki, a generalnie wiadomo, że do 6 miesiąca życia te przeciwciała znajdują się i przechodzą do dziecka, czy też ich nie ma. Takich badań się nie wykonuje. Nie sprawdza się nawet poziomu żelaza, które jest niezbędne, czy koncentracji witaminy D. No to tak, mamy dziecko, o którym nic nie wiemy i na wszelki wypadek zatruwamy je aluminium. No i potem się dziwić należy, że mamy mały przyrost naturalny. Żadne 500 zł tego nie poprawi, jeżeli służba zdrowia będzie się przyczyniała do kastracji dzieci. A w każdej szczepionce znajduje się związek zwany polisorbat 80, który powoduje zmiany dróg rodnych u dziewczynek. Czyli w sumie kastrację. Rząd chce wprowadzić szczepionkę Gardasil, czyli Silgard, która ma rzekomo zapobiegać rakowi szyjki macicy. No jest to wierutna bzdura. Po prostu nie ma takich prac, które by wskazywały, że ta szczepionka czemukolwiek zapobiega. Doktor Harper, która była głównym operatorem badania tej szczepionki, stwierdziła wprost w wywiadzie, że nigdy nie badano skuteczności zapobieżenia rozwojowi raka przy pomocy tej szczepionki. Mało tego, firma się przyznała, że nigdy nie badano długotrwałego wpływu tej szczepionki na rozwój jajników czy menopauzy. A
Naukowcy z Izraela opublikowali już kilka prac, które udowadniają, że wczesna menopauza u dziewczynek 16-letnich jest wynikiem podania właśnie szczepionki Siligard czy Gardasil. W efekcie jednoznacznie wynika, że ta szczepionka powoduje kastrację kobiet. 16-letnia dziewczynka, która już ma menopauzę, nie będzie w życiu rodziła. I nie da się tego już potem wyleczyć. Jesteśmy kondominium koncernów zachodnich. Jeszcze 10 czy 15 lat temu, nie pamiętam, ale wprost w telewizji jeden, w czasie jednego wywiadu, taki przedstawiciel koncernu powiedział, że zmiana ustawy na korzystną dla danego koncernu to jest tylko 3 miliony dolarów. Od tego czasu oczywiście już tych informacji nie powtarzano. Może to już nie jest 3 miliony, a 4 miliony, ale generalnie na tej zasadzie wygląda, że działają te wszystkie systemy medyczne. Proszę zauważyć, przez całe wieki dobierano metodę do chorego. Nie ma czegoś takiego jak równanie ludzi jak baranów, wszyscy to samo, wszyscy tak samo i tak dalej. Każdy człowiek ma trochę inną budowę, masę ciała, wzrost, choroby współistniejące. Czyli trzeba dobrać metodę leczenia do danego chorego, a nie wykonywać bezmyślnie w większości idiotyczne procedury tylko dlatego, że zostały zatwierdzone i dlatego, że urzędnik w sanepidzie, nie w sanepidzie, tylko w NZ-cie będzie za to płacił. No bo pan urzędnik może się zdenerwować i uznać, że to leczenie było niezgodne z procedurą i w tym momencie szpital czy tam przychodnia nie dostanie pieniędzy. Generalnie można powiedzieć w ten sposób, że cała masa chorób, które obecnie w Polsce przybierają postać epidemii, to jest fikcja literacka. Obniżenie poziomu cholesterolu więcej szkody przynosi niż pożytku. Jeszcze w latach 70. norma cholesterolu wynosiła około 250 g i z wiekiem była wyższa. A teraz widzimy sytuację, gdzie u 70-latka obniża się cholesterol do 150, a nawet poniżej tej wielkości, podając statyny, które ewidentnie uszkadzają jego organizm. Proszę pamiętać, że tylna blaszka oka na przykład jest zbudowana z cholesterolu. Jeżeli obniżymy poziom cholesterolu, to niestety ta osoba zacznie ślepnąć. Jest to mniej więcej takie samo zjawisko jak świecenie latarką po oczach. Następuje odbijanie promieni od powierzchni i zakłócenia. I w związku z tym mętność wzrasta i ten dany osobnik nie widzi. Wiadomo, że znaczne obniżenie cholesterolu powoduje większą prawdopodobieństwo zawałów. Cała hemodynamika przeczy teorii blaszki miażdżycowej jako przyczynie zawałów. I to udowodnił już Warburg, który dostał Nagrodę Nobla w 1931 roku. I proszę zauważyć, że o tym w szkołach medycznych się obecnie nie uczy. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą się dowiedzieć więcej na wymienione tematy, do Nysy na 22-24 września.